środowy wieczór w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 imienia Wiesława Gawłowskiego był prawdziwym świętem siatkówki. Tego dnia odbyły się główne obchody 90-lecia istnienia Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, których główną atrakcją był mecz pokazowy pierwszoligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki z reprezentacją Polski juniorów pod patronatem marszałka województwa łódzkiego. Nie zabrakło medali, odznaczeń i wyróżnień, a przede wszystkim świetnej atmosfery, jaką stworzyli bawiący się na trybunach kibice. Uroczystości 90-lecia Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej zbiegły się z 60. rocznicą zdobycia Mistrzostwa Polski przez juniorów Lechii Tomaszów Mazowiecki. To były zupełnie inne czasy, oczywiście pamiętam to, bo tak jak pan powiedział, dokładnie minęło 60 lat. Od tego. No. Dzisiaj chłopcy trenują w nieporównywalnych warunkach. Myśmy trenowali na jedynej sali, jaka była wtedy w Tomaszowie, na której nie mieściło się całe boisko. Wynosiło 17,5 metra. Linie końcowe były na ścianach. Natomiast zaangażowanie nasze, walka, zdolności treningowe, trenerzy. Myśmy uprawiali lekkoatletykę i graliśmy w siatkówkę. Że to tak się wszystko ułożyło, to zasługa tych wszystkich chłopaków, którzy byli w to po prostu zaangażowani, że to była ich pasja i pasja ludzi, którzy z nami pracowali, pan Wojewódzki, pan Frąckiewicz, także nasi trenerzy. Po prezentacji obu drużyn wszyscy wspólnie odśpiewali dwie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. W przerwie pomiędzy pierwszym a drugim setem na płycie boiska pojawił się prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk oraz prezes Fundacji Polskiej Siatkówki Agnieszka Cyran, którzy wręczyli medale 90-lecia Polskiego Związku Piłki Siatkowej za wkład w rozwój polskiej siatkówki. Rzeczywiście województwo łódzkie, a szczególnie Lechia Tomaszów, tak bliska mojemu sercu, nie sposób było nie robić takiej imprezy tutaj właśnie w Tomaszowie, gdzie wielu jest wybitnych reprezentantów, trenerów Polski. Cieszę się bardzo, że dopisali kibice. Wspaniały fan klub kibiców, za których serdecznie wszystkim im dziękuję. Wyróżnieni zostali Marek Hertel, Bogusław Adamski, Andrzej Lewandowski, Włodzimierz Kurek, Andrzej Czerwiński, Jacek Kisiel, Tadeusz Kołodziejczyk, Piotr Bilikowski, Zdzisław Kadziak oraz nieobecni Małgorzata Niemczyk, Krzysztof Filipowicz oraz Bogdan Lipowski. Dziękujemy przede wszystkim Łódzkiemu Związkowi Piłki Siatkowej za to, co robię dla polskiej siatkówki. Na pewno miasto Łódź jest znaczącym na mapie ośrodkiem siatkówki, nie tylko dlatego, że teraz jest pierwsza liga, ale stąd wywodzą się jedni z najbardziej wybitnych siatkarzy czy trenerów. Nie zapominam o Edku Skorku,
Andrzeju Warychu, który go prowadził, i szereg jeszcze innych zawodników, którzy są z Tomaszowa. A Łódź zawsze była i jest stolicą żeńskiej siatkówki. W latach 60. nie wcześniej, przez trzy kluby, czy nawet więcej klubów z Łodzi było na podium. Na podium trzy. I to był bodajże HKS mistrzem Polski, ŁKS. To są kluby, które znacząco są zaangażowane w siatkówkę. ŁKS obecnie budowlani, Mizwiczewicz Polski, Skras Bełchatu z województwa łódzkiego, który jest od wielu lat, no może poza ostatnim sezonem, ale jest hegemonem wśród siatkówki, jeden z najlepiej zorganizowanych klubów w ogóle. Także dziękujemy łódzkiemu związkowi, że organizuje, że dzięki pracy działaczy łódzkich ta siatkówka jest w województwie łódzkim i na mapie Polski znaczącymi ośrodkami. Następnie dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Sławomir Piętakiewicz, wręczył na ręce prezesa Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej Marka Hertela list uznania. Podczas drugiej przerwy prezes EUZPS-u Marek Hertel oraz wiceprezes Włodzimierz Kurek wręczyli medale 90-lecia Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, a wśród wyróżnionych byli Andrzej Warych, Zbigniew Tomkowski, Hieronim Hubar, Jan Kudlik, Sebastian Pawlik, Maciej Zendeł, Robert Papis, Tomasz Migała, Andrzej Zając, Małgorzata Włosek, Krzysztof Włosek, Tomasz Morga, Marek Grabolus, Bartłomiej Rebzda, Bartłomiej Neroj, Zbigniew Krzemiński, Krzysztof Filipowicz, Bogdan Lipowski oraz nieobecni Jacek Nawrocki, Piotr Binczyk, Rafał Strawiński, Barbara Filipowicz, a także Piotr Jedyk. Następnie list gratulacyjny dla aktualnych mistrzów Polski młodzików w siatkówce plażowej odebrali Marcel Hędzelewski i Dawid Suski oraz trener Bartłomiej Rebzda. Za wsparcie podziękowano przedstawicielom restauracji Adwena, prezes Fundacji Polskiej Siatkówki Agnieszce Cerze oraz dziennikarzom Ryszardowi Pożyczce i Andrzejowi Wdowskiemu. Na zakończenie meczu prezes Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej Marek Hertel podziękował wszystkim przybyłym. Fani odśpiewali szefowi łódzkiej centrali 200 lat, a następnie wszyscy zawodnicy, sztaby szkoleniowe, zaproszeni goście oraz kibice stanęli do wspólnego zdjęcia.